będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy przyjaciele zgromadzeni w Łodzi, 2 lata temu, we wrześniu 2018 roku, byłem wśród was. Wtedy wróciłem do domu, będąc pod głębokim wrażeniem żywotności odnowy charyzmatycznej i całego Kościoła w Łodzi. A zwłaszcza jego biskupa Grzegorza, który okazał mi wielką gościnność. Teraz, dzięki wirtualnym środkom komunikacji, wracam do was przy okazji konferencji wprowadzającej w tematykę charyz. Aby ułatwić tłumaczenie na język polski, jestem zmuszony kierować się tekstem, który przygotowałem na tę okoliczność. Oznacza to, że jedynie co jakiś czas będziemy łapać kontakt wzrokowy. Zostałem poproszony, aby opowiedzieć o służbie, jaką odnowa charyzmatyczna ma pełnić dla całego Kościoła. Zacznę od słów kardynała Sunensa, często przywoływanych także przez papieża Franciszka. Katolicka odnowa charyzmatyczna jest strumieniem łaski dla całego Kościoła. Drodzy przyjaciele, pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, brzmi: co rozumiemy przez łaskę, gdy mówimy o strumieniu łaski? Słowo łaska w swoim najmocniejszym znaczeniu oznacza samego Boga, który udziela się stworzeniom. Łaska to Duch Święty, o którym Jezus mówi: On przebywa w was i będzie w was. Strumień łaski, o którym mówimy, jest zatem po prostu strumieniem Ducha Świętego. Jest to wzrost intensywności Jego uświęcającego i charyzmatycznego działania w wierzących. Jeśli odnowa charyzmatyczna jest strumieniem łaski dla całego Kościoła, znaczy to, drodzy przyjaciele, że mamy obowiązek wyjaśniać sobie i Kościołowi, na czym polega ten strumień łaski i dlaczego jest skierowany i konieczny dla całego Kościoła. Wierzę, że istota tego strumienia łaski, opatrznościowo, jest zawarta w jego nazwie odnowa charyzmatyczna. Pod warunkiem jednak, że mamy właściwe rozumienie tych dwóch słów. Właśnie dlatego pierwszą część mojego wystąpienia pragnę poświęcić rzeczownikowi odnowa, drugą zaś przymiotnikowi charyzmatyczna. Zacznijmy zatem od rzeczownika odnowa. Aby zrozumieć relację między rzeczownikiem odnowa a towarzyszącym mu przymiotnikiem charyzmatyczna, należy wyjaśnić, co kryje się za każdym z tych dwóch terminów. Biblia wyraźnie wskazuje na dwa sposoby działania Ducha Bożego. Patrząc chronologicznie, dostrzegamy przede wszystkim sposób działania Ducha, który możemy nazwać charyzmatycznym. Polega on na tym, że Duch Boży zstępuje na niektórych ludzi w szczególnych okolicznościach, obdarzając ich darami i zdolnościami przekraczającymi ludzkie możliwości, aby podjęli się zadań, których Bóg od nich oczekuje. Cechą charakterystyczną tego sposobu działania Ducha Bożego jest to, że jest on dany osobie, ale nie dla niej samej. To znaczy, nie po to, by uczynić ją bardziej oddaną Bogu. To działanie jest skierowane dla dobra wspólnoty, jest związane ze służbą. Niektóre z tych osób, które w Starym Testamencie otrzymały te dary i charyzmaty, prowadziły życie, które wcale nie było zgodne z wolą Bożą. Przykładem może być Salomon. Później, po tak zwanym wygnaniu,
zaczyna pojawiać się inny sposób działania Ducha Bożego. Jeszcze później będzie on nazywany uświęcającym działaniem Ducha. Tak właśnie nazywa to działanie Paweł w swoim drugim liście do Tesaloniczan. Historycznie po raz pierwszy w Biblii, w psalmie 51, zwanym Miserere, Duch Boży jest nazwany świętym. Nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Bardzo wyraźne świadectwo rozumienia Ducha jako łaski uświęcającej znajduje się w 36 rozdziale Księgi Ezechiela. Czytamy: i dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Nowość tego sposobu działania Ducha Świętego polega na tym, że zstępuje on na człowieka, pozostaje w nim i przemienia go od wewnątrz, dając mu nowe serce i nową zdolność do przestrzegania Bożego prawa. Przechodząc od Starego do Nowego Testamentu, ten podwójny sposób działania Ducha Świętego, charyzmatyczny i uświęcający, staje się jeszcze wyraźniejszy. Wystarczy przeczytać 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, gdzie jest mowa o wszelkiego rodzaju charyzmatach, a potem przejść do kolejnego, 13 rozdziału, który opowiada o wyjątkowym darze potrzebnym każdemu, o miłości. Z pewnością pamiętacie, lecz gdybym nie miał miłości, byłbym niczym. Apostoł nie ogranicza się do wskazania tych dwóch różnych sposobów działania Ducha. On potwierdza absolutny priorytet działania uświęcającego nad działaniem charyzmatycznym. Jak już wspomniałem, Paweł dokonuje przeglądu większości charyzmatów. Mówienie językami, posiadanie daru prorokowania, poznanie wszystkich tajemnic, rozdawanie wszystkiego ubogim itd. Dochodzi jednak do wniosku, że bez miłości dary te byłyby zupełnie nieprzydatne tym, którzy z nich korzystają. Nawet jeśli okazałyby się przydatne dla tych, którym się nimi służy. To prawda, że charyzmat nie jest dawany ze względu na świętość, ani dla uświęcenia danej osoby, ale prawdą jest również, że służba nim nie pozostaje zdrowa, a wręcz ulega zepsuciu i wyrządza szkody, jeśli nie opiera się na osobistej świętości obdarowanego. Wszystko, co powiedziałem o odnawiającym i uświęcającym działaniu Ducha, zawiera się w rzeczowniku odnowa. Zauważmy, że właśnie tego terminu używamy, gdy mówimy na przykład o seminarium odnowy życia w Duchu Świętym, popularnym narzędziu, które służy nam w przygotowywaniu ludzi do przyjęcia chrztu w Duchu Świętym. Idea nowości, która towarzyszy uświęcającemu działaniu Ducha, jest obecna w całym objawieniu, od początku do końca. Już w księdze Ezechiela mówi się o nowym duchu. Ewangelista Jan mówi o nowych narodzinach z wody i Ducha Świętego. Przede wszystkim zaś święty Paweł w nowości dostrzega to, co charakteryzuje całe nowe przymierze. Nazywa on wierzącego nowym człowiekiem, a chrzest obmyciem odnawiającym w Duchu Świętym. Czytamy o tym w liście do Tytusa. Należy od razu wyjaśnić, że to nowe życie jest życiem przyniesionym przez Chrystusa. To On, zmartwychwstając, umożliwił nam przez nasz chrzest życie nowym życiem.
Jest to zatem najpierw dar, a nie obowiązek. To jest przede wszystkim fakt, a dopiero potem wyzwanie. Właśnie w tym miejscu mamy potrzebę rewolucji kopernikańskiej w powszechnej mentalności wierzących katolików. Nie potrzebujemy jej w oficjalnej doktrynie Kościoła. Ta zawsze była jasna. Ta rewolucja to jedno z zadań i to jedno z najważniejszych zadań, jakie odnowa charyzmatyczna może wnosić i już wniosła w życie Kościoła. Jako że jesteśmy w Polsce, ojczyźnie Kopernika, warto wyjaśnić, dlaczego mówimy o rewolucji kopernikańskiej. Okazuje się, że w naszej religijności często myślimy systemem ptolemejskim. Takie myślenie Paweł nazwałby systemem starego człowieka. U podstawy leży nasz wysiłek. Organizacja, efektywność, reformy, dobra wola. To innymi słowy ziemia, która jest w centrum. To znaczy człowiek jest w centrum. A Bóg w tym systemie przychodzi, aby wzmocnić i ukoronować nasz ludzki wysiłek swoją łaską. Trochę tak, jakby słońce krążyło wokół ziemi po to, aby jako sługa ziemi dawało jej światło i ciepło. Tymczasem to my mamy krążyć wokół słońca. Oto rewolucja kopernikańska, o której mówię. Kiedy ona następuje, uznajemy, że bez Ducha Świętego, Słońca, nic nie możemy zrobić. Nie możemy nawet powiedzieć, Jezus jest Panem. Nawet najbardziej wytrwały wysiłek jest zawsze skutkiem, a nie przyczyną zbawienia. Od wieków, zwłaszcza w świecie katolickim, kładziony był duży nacisk na moralność, obowiązek i na to, co trzeba robić, aby osiągnąć życie wieczne, aż do odwrócenia porządku i postawienia obowiązku przed darem. W ten sposób łaskę uczyniono efektem naszych dobrych uczynków. Efektem, a nie przyczyną. Tymczasem to Bóg jest przyczyną, łaska jest przyczyną naszych dobrych uczynków, a nie odwrotnie. Krótko mówiąc, rewolucja kopernikańska ostatecznie polega na przejściu od ja do Boga. Pewnie wiecie, że w języku włoskim te słowa różni tylko jedna litera. Io i Dio, czyli ja i Bóg. Rewolucja kopernikańska polegała na przejściu z ziemi do słońca. Dla nas oznacza to przesunięcie od naszego ja do Boga. Odnowa charyzmatyczna, a konkretnie chrzest w Duchu Świętym, zdziałał we mnie tę rewolucję kopernikańską, o której mówię. Dlatego jestem przekonany, że odnowa powinna działać w całym Kościele i we wszystkich ludziach. To jest rewolucja, od której zależy możliwość ponownej ewangelizacji świata postchrześcijańskiego. Żyjemy bowiem w świecie postchrześcijańskim, podobnie jak apostołowie żyli w świecie przedchrześcijańskim. Wiara rozkwita, gdy napotka kerygmat, a nie gdy spotka się z didache. Ona rozkwita podczas mocnego i prostego zarazem głoszenia. Jezus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i dlatego nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Wiara rozkwita, gdy spotyka takie głoszenie, rozkwita przez stanowisko, jakie zajmujesz wobec tego głoszenia. Nie rozkwita w spotkaniu z didache, to znaczy w spotkaniu z moralnością, apologetyką, teologią itd. Wszystkie te rzeczy są bardzo cenne i mają służyć doskonaleniu w wierze. One mają służyć, ale nie mogą zrodzić wiary, ponieważ wiara rodzi się z głoszenia kerygmatu. Chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do innych religii, nie zaczyna od opowiadania ludziom, co muszą zrobić, aby się zbawić. Ono zaczyna od opowiadania, co Bóg dla nich zrobił, aby ich zbawić. To od początku była religia daru i łaski.
I nie grozi jej popadnięcie w kwietyzm, który zapomina o zaangażowaniu w nabywanie cnót. Pismo Święte oraz doświadczenie Kościoła nie pozostawiają w tej kwestii wątpliwości. Mówią one bowiem, że najpewniejszym znakiem obecności Ducha Chrystusa nie są charyzmaty, ale owoce. Mówią o tym listy Pawłowe. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość itd. Przejdźmy teraz do konkretów i zobaczmy, z czego składa się nowe życie w duchu i jak ono się objawia. Na czym zatem polega prawdziwa odnowa? Oprzemy się na świętym Pawle, a dokładniej na jego liście do Rzymian, bo tam właśnie są niemal programowo wyeksponowane trzy elementy składowe nowego życia. Po pierwsze, nowe życie jest życiem według prawa ducha. Posłuchajmy, jak Paweł zaczyna ósmy rozdział listu do Rzymian. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. W tekście pisanym znajdziecie wszystkie te cytaty. Nie można zrozumieć wyrażenia prawo ducha, jeśli nie powrócimy do wydarzenia Pięćdziesiątnicy. W Starym Testamencie istniały dwie podstawowe interpretacje tego żydowskiego święta. Na początku, czyli w najdawniejszych czasach, Pięćdziesiątnica była świętem rolniczym, dożynkowym, podczas którego ofiarowano Bogu pierwsze plody pszenicy. Później jednak, a z pewnością w czasach Jezusa, święto to zostało wzbogacone o nowe znaczenie, nie tyle rolnicze, ile historyczne. Było to święto, które upamiętniało nadanie prawa na górze Synaj oraz przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Krótko mówiąc, celebrując Pięćdziesiątnicę, wspominano wydarzenia opisane w rozdziałach 19 i 20 Księgi Wyjścia. Dzisiejsi Hebrajczycy podczas liturgii Pięćdziesiątnicy, którą nazywają Szawuot, czytają: ten dzień święta tygodni, czyli Pięćdziesiątnicy, to czas, w którym otrzymaliśmy dar naszej Tory. Oznacza to, że celebruje się dar prawa. Wydaje się, że święty Łukasz chciał opisać zstąpienie Ducha Świętego obrazami, które towarzyszyły Teofanii na górze Synaj. Pojawiają się te same symbole: ogień, trzęsienie ziemi itd. Liturgia Kościoła potwierdza te interpretacje. W Wigilię Zesłania Ducha Świętego czytany jest fragment 19 rozdziału Księgi Wyjścia. Cóż zatem powiemy o tym podejściu do naszej Pięćdziesiątnicy? Co to znaczy, innymi słowy, że Duch Święty zstępuje na Kościół w tym samym dniu, w którym Izrael celebruje otrzymanie daru prawa i przymierza? Już święty Augustyn zadawał sobie to pytanie i udzielił następującej odpowiedzi. 50 dni po złożeniu w ofierze baranka w Egipcie na górze Synaj, palec Boży wypisał prawo na kamiennych tablicach. Pięćdziesiąt dni po złożeniu ofiary z prawdziwego baranka Bożego, którym jest Chrystus, znowu palec Boży, Duch Święty, wypisał prawo, ale tym razem nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serc. To jest rozumienie zaczerpnięte z dzieła świętego Augustyna o duchu i literze.
Nagle stają się jasne proroctwa Jeremiasza i Ezechiela dotyczące Nowego Przymierza. Jeremiasz mówi: takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. To będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę moje prawo w ich duszach, wypiszę je na ich sercach, już nie na kamiennych tablicach, ale na sercach. Już nie prawo zewnętrzne, ale prawo wewnętrzne. Jak zatem konkretnie działa to nowe prawo, którym jest duch? I w jakim sensie można je nazwać prawem? Działa poprzez miłość. Nowe prawo jest tym, co Jezus nazwał nowym przykazaniem. Duch Święty wypisał nowe prawo w naszych sercach, napełniając je miłością. Wszyscy pamiętamy tekst Pawła: ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Istnieją dwa sposoby, dzięki którym można skłonić człowieka do zrobienia lub nierobienia określonej rzeczy. Przymus albo zachęta. Prawo zewnętrzne nakłania przez przymus, pod groźbą kary. Miłość pociąga poprzez zachętę. I rzeczywiście każdego przyciąga to, co kocha, i to przyciąganie nie podlega żadnym zewnętrznym regulacjom. Życie chrześcijańskie, moi drodzy, usłane jest zachętą, a nie przymusem, z miłości, nie ze strachu. Przejdźmy teraz do drugiej cechy nowego życia. Jest to życie dzieci Bożych. Apostoł Paweł zawsze pisze: albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To z 8 rozdziału listu do Rzymian, wersety od 14 do 16. Jest to przecież centralna idea orędzia Jezusa i całego Nowego Testamentu, czyż nie? Dzięki chrztowi, który wszczepił nas w Chrystusa, staliśmy się synami w Synu. Czy zatem odnowa charyzmatyczna może wnieść w tej dziedzinie coś nowego, co nie byłoby już dziedzictwem każdego chrześcijanina? Otóż jest jedna bardzo ważna rzecz, którą może przynieść odnowa. Chodzi o odkrycie i wejście w egzystencjalną świadomość Bożego Ojcostwa. To odkrycie sprawiło, że nie jeden rozpłakał się w momencie chrztu w Duchu Świętym. Przez sakrament chrztu jesteśmy dziećmi na mocy prawa. Ale egzystencjalnie stajemy się takimi dzięki działaniu Ducha Świętego, które trwa przez całe życie. Dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. W pewnym zatem sensie dzieci Boże stają się nimi przez całe życie. W tym doświadczeniu rodzą się synowskie uczucia. Bóg z władcy bądź właściciela staje się Ojcem. To jest moment, w którym po raz pierwszy woła się z całego serca: Abba, Ojcze. Jest to jeden z najczęstszych skutków chrztu w Duchu Świętym. Przyjęcie Bożego Ojcostwa oznacza doświadczanie Jego nieskończonej miłości i miłosierdzia dla mnie, dla Ciebie, dla każdego. Punkt drugi.
Właściwie to punkt trzeci. Nowe życie to życie w panowaniu Chrystusa. Posłuchajmy raz jeszcze świętego Pawła. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Pomyślcie tylko, wystarczy z serca wyznać, Jezus jest Panem i wierzyć, że On zmartwychwstał, aby być zbawionym. Ta szczególna znajomość Jezusa jest dziełem Ducha Świętego. I rzeczywiście sam Paweł mówi, nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Najbardziej oczywistym darem, jaki otrzymałem przy okazji mojego chrztu w Duchu Świętym w 1977 roku, było właśnie odkrycie panowania Chrystusa. Zanim to nastąpiło, byłem wykładowcą chrystologii. Prowadziłem kursy i pisałem teksty o starożytnych doktrynach chrystologicznych. Duch Święty nawrócił mnie z chrystologii do Chrystusa. Cóż szczególnego jest w głoszeniu Jezusa jako Pana, że jest to aż tak decydujące, że, jak mówi Paweł, wystarczy wyznać z wiarą Jezusa Panem, aby być zbawionym. Chodzi zatem nie tylko o wyznanie wiary, ale o podjęcie osobistej decyzji. Ktokolwiek wypowiada to zdanie, Jezus jest Panem, decyduje o sensie swojego życia. To tak jakby mówił, Ty jesteś moim Panem, poddaję się Tobie, dobrowolnie uznaję Cię za mojego Zbawiciela, moją głowę, mojego mistrza i tego, który ma do mnie wszelkie prawa. Z radością oddaję Ci wodze mego życia. To olśniewające odkrycie Jezusa jako Pana jest być może najpiękniejszą łaską, jakiej Bóg udzielił swojemu Kościołowi w naszych czasach właśnie przez odnowę charyzmatyczną. Na początku głoszenie Jezusa jako Pana, w grece Kyrios, było dla ewangelizacji tym, czym lemierz dla pługa. Chodzi o to ostrze, które najpierw otwiera glebę i pozwala pługowi orać bruzdy. I właśnie od tego głoszenia w dniu Pięćdziesiątnicy rozpoczęło się orędzie chrześcijańskie. Piotr wygłasza swoją mowę w dniu Pięćdziesiątnicy. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdzie zatem jest ten jakościowy skok w poznaniu Jezusa, który czyni w nas Duch Święty? Gdzie jest nowość? Polega ona na tym, że głoszenie i wyznawanie Jezusa Pana jest bramą, która prowadzi do poznania zmartwychwstałego i żyjącego Chrystusa. Już nie postać Chrystusa, ale Jego osoba. Już nie zbiór tez, dogmatów czy nawet herezji. Nie tylko przedmiot kultu i pamięci, także liturgicznej, ale rzeczywistość, która jest żyjąca w duchu. Pomiędzy żywym Jezusem, a Jezusem z ksiąg i nawet najbardziej uczonych dyskusji na jego temat, jest taka sama różnica, jak między prawdziwym niebem, a niebem narysowanym na kartce. Jeśli chcemy, aby nowa ewangelizacja nie pozostała jedynie pragnieniem, musimy ponownie postawić lemierz przed pługiem, czyli kerygmat przed katechezą.
Oznacza to, że zwiastowanie w duchu i mocy Chrystusa uśmierconego i zmartwychwstałego oraz panowanie Chrystusa musi poprzedzać całą resztę. Katecheza przyszła w drugiej kolejności i musi następować po kerygmacie. Wierzę, że w tym miejscu, drodzy przyjaciele, jest jasne, dlaczego mówimy, że odnowa charyzmatyczna jest strumieniem łaski dla całego Kościoła. Wszystko to, co do tej pory Słowo Boże objawiło nam o nowym życiu w Chrystusie, to znaczy życia według prawa Ducha, życie dziecka Bożego, życie pod panowaniem Chrystusa, to wszystko nie jest niczym innym jak treścią życia w chrześcijańskiej świętości. Jest to życie pełnią sakramentu Chrztu Świętego. Chodzi o pełnię nie tylko pomyślaną i przyjętą w wierze, ale przeżywaną i proponowaną nie tylko niektórym uprzywilejowanym duszom, ale całemu świętemu ludowi Bożemu. W tym miejscu uświadamiamy sobie, że odnowa charyzmatyczna jest bliźniakiem drogi neokatechumenalnej, ponieważ zarówno wychodząc od słowa, jak i od ducha, istota i perspektywa jest zawsze ta sama. Dlatego darzę wielkim szacunkiem braci na drodze neokatechumenalnej. Dla setek milionów wierzących w różnych kościołach chrzest w Duchu Świętym był bramą, która wprowadziła ich w pełny blask chrześcijańskiego życia. Teraz nadszedł czas, drodzy przyjaciele, aby przejść do drugiej części mojego wystąpienia, a mianowicie do przymiotnika charyzmatyczna, który występuje obok rzeczownika odnowa. Teraz będę omawiał właśnie ten przymiotnik charyzmatyczna. Żebyśmy jednak nie pobłądzili, chcę wam opowiedzieć mały epizod z mojego życia. Raz w roku, w Wielki Piątek, w Bazylice Świętego Piotra homilię głosi kaznodzieja Domu Papieskiego. Jest to jedyna okazja, gdy papież przewodniczy liturgii, ale nie wygłasza homilii. Kiedy więc pierwszy raz przemawiałem w Bazylice Świętego Piotra w obecności Jana Pawła II, było to w Wielkim Poście 1980 roku, niespodziewanie zdałem sobie sprawę, że muszę mówić powoli z powodu ogromnego pogłosu w Bazylice. Dlatego moje głoszenie wydłużyło się o około 10 minut. Prefekt Domu Papieskiego, biskup, który później został kardynałem, odpowiedzialny za plan dnia papieża, był trochę zaniepokojony i od czasu do czasu spoglądał na zegarek. Papież miał przecież po tej liturgii przewodniczyć jeszcze Drodze Krzyżowej w Koloseum. Ja tego nie widziałem, bo biskup stał obok mnie, ale widział go papież, który był po drugiej stronie. Nazajutrz po tym prefekt Domu Papieskiego opowiedział kilku siostrom, co wydarzyło się pod koniec liturgii. Papież Jan Paweł II wezwał go i z uśmiechem powiedział mu: kiedy mąż Boży do nas przemawia, nie wolno patrzeć na zegarek. Zapomnijcie o tym mężu Bożym, ale skorzystajcie z rady. Mówię wam wprost, żebyście patrząc na zegarek nie popełniali tego samego błędu. Jako że wspomniałem papieża Wojtyłę, chcę podzielić się z wami kilkoma wspomnieniami o nim i o tym, że miał niesamowitą pokorę, słuchając mnie przez 25 lat. Raz w tygodniu, w Adwencie i podczas Wielkiego Postu, 25 lat. Już to by wystarczyło, żeby go kanonizować. Bliskie spotkania ze świętym Janem Pawłem II były jednymi z najlepszych dni pełnienia przeze mnie urzędu kaznodziei Domu Papieskiego. Swoją drogą, to on mnie mianował na ten urząd. Stojąc przy nim, miało się wrażenie spotkania z gigantyczną osobowością. Prawdziwy charyzmatyk, który przy każdej okazji ożywiał i promował strumień łaski, o którym mówimy.
W przemówieniu wygłoszonym do liderów włoskiej katolickiej odnowy charyzmatycznej w 1998 roku wypowiedział dokładnie te słowa. Katolicki ruch charyzmatyczny, niczym nowa pięćdziesiątnica, wywołał w życiu Kościoła niezwykły rozkwit grup i ruchów, szczególnie wrażliwych na działanie ducha. Iluż wiernych świeckich mogło doświadczyć w swoim życiu niesamowitej mocy ducha i jego darów? Ilu ludzi na nowo odkryło wiarę, upodobanie w modlitwie, siłę i piękno Słowa Bożego i przełożyło to wszystko na wielkoduszną służbę misji Kościoła? Ileż dogłębnie zmienionych życiorysów. Koniec cytatu. Po tej dygresji chcę wrócić do mojego głównego wątku. Zadajmy pytanie, co przymiotnik charyzmatyczna dodaje do nazwy odnowa? Przede wszystkim ważne jest, żeby powiedzieć, charyzmatyczny musi pozostać przymiotnikiem i nigdy nie stać się rzeczownikiem. Innymi słowy, należy bezwzględnie unikać używania terminu charyzmatycy, aby wskazać osoby, które przeżyły doświadczenie odnowy. Jeśli już, to używamy terminu odnowieni chrześcijanie, a nie charyzmatycy. Używanie tego imienia słusznie budzi niechęć u innych chrześcijan, ponieważ tworzy dyskryminację między członkami ciała Chrystusowego, tak jakby jedni byli obdarzeni charyzmatami, a inni nie. Nie chcę tutaj, drodzy przyjaciele, nauczać o charyzmatach, o których jest tak wiele okazji do wypowiadania się. Moim zamiarem jest ukazanie, jak odnowa, nawet jako rzeczywistość charyzmatyczna, jest strumieniem łaski przeznaczonym dla całego Kościoła. W jednym z najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II w Lumen Gentium czytamy te słowa. Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca lud Boży, prowadzi go i ozdabia go cnotami, ale rozdaje każdemu własne dary, jakie mu się podobają. Udziela także szczególnych łask wiernym każdego zakonu, przez które czyni ich odpowiednimi i gotowymi do podjęcia prac i urzędów przydatnych dla odnowy i dla większego rozwoju Kościoła. Zgodnie z tymi słowami apostoła, każdemu dane jest objawienie ducha, aby mógł nim służyć wspólnej korzyści. I te nadzwyczajne lub nawet prostsze charyzmaty, ponieważ są one przede wszystkim odpowiednie i użyteczne dla potrzeb Kościoła, trzeba przyjąć je z wdzięcznością i pocieszeniem. Koniec cytatu. Ten tekst nie jest marginalną notką w eklezjologii II Soboru Watykańskiego. To jest raczej jej ukoronowanie. Jest to najjaśniejsze i najbardziej wyraźne stwierdzenie, że obok wymiaru instytucjonalnego, czyli hierarchicznego, Kościół ma wymiar pneumatyczny, czyli duchowy. I że pierwszy z nich działa w służbie drugiemu. To nie duch, innymi słowy, jest w służbie instytucji, ale instytucja w służbie ducha. Jezus powierzył swój Kościół Piotrowi i innym apostołom, ale najpierw powierzył go Duchowi Świętemu. On cię nauczy, on poprowadzi cię do prawdy, weźmie z mojego i da wam, mówił Jezus. W momencie zakończenia soboru, gdy jego dekrety zebrano w tomach,
Niebezpieczeństwo marginalizacji charyzmatów pojawiło się ponownie w innej, nie mniej niebezpiecznej formie. Te dekrety mogły pozostać jedynie pięknym dokumentem, który byłby niestrudzenie studiowany przez uczonych i trafnie cytowany przez kaznodziejów. Jednak sam Pan zażegnał to niebezpieczeństwo. Pokazał naszym własnym oczom, że charyzmaty powróciły nie tylko w teologii, ale także w życiu ludu Bożego. Kiedy po raz pierwszy w 1973 roku kardynał Sunens usłyszał o katolickiej odnowie charyzmatycznej, która pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, był w trakcie pisania książki Duch Święty – źródłem naszych doświadczeń i nadziei. Oto, co kardynał zapisał w swoich pamiętnikach. Przestałem pisać książkę, gdyż uważałem, że czymś o wiele bardziej zasadnym będzie zwrócenie uwagi na działanie Ducha Świętego. Tym bardziej, że ono mogło zamanifestować się w sposób zaskakujący. Szczególnie zainteresowała mnie wiadomość o przebudzeniu charyzmatów, ponieważ Sobór wzywał do takiego właśnie przebudzenia. Sam kardynał Sunens, gdy na własne oczy dostrzegł to, co dzieje się w Kościele, napisał: niespodziewanie święty Paweł i dzieje apostolskie wydają się ożywać i stają się częścią teraźniejszości. To, co w przeszłości było autentyczne i prawdziwe, zdaje się dziać na naszych oczach. Jest to odkrycie prawdziwego poruszenia Ducha Świętego, który zawsze działa, tak jak obiecał sam Jezus. On przecież dotrzymuje słowa. Jest to niczym nowa eksplozja Ducha Pięćdziesiątnicy. To radość, która stała się nieznana Kościołowi. Koniec cytatu. Wierzę, że teraz jest jasne, dlaczego mówię, że jako rzeczywistość charyzmatyczna odnowa jest strumieniem łaski przeznaczonym i koniecznym dla całego Kościoła. To sam Kościół zdefiniował ją podczas Soboru. Pozostaje jedynie przejście od definicji do realizacji dokumentów. Od dokumentów do życia. I to jest służba charis, którą papież Franciszek powołał dla Kościoła. Nie chodzi tylko o wierność Soborowi, ale o wierność misji Kościoła. Charyzmaty, czytamy w tekście soborowym, który już usłyszeliśmy, są pożyteczne dla odnowy i większej ekspansji Kościoła. Wiara dzisiaj, podobnie jak za czasów Pawła i apostołów, nie jest przekazywana przekonującymi przemówieniami pełnymi mądrości, ale przez ukazywanie Ducha i Jego mocy. Jeśli kiedyś w świecie, który przynajmniej oficjalnie stał się chrześcijański, można było myśleć, że niepotrzebne są charyzmaty, czyli szczególne znaki i cuda, jak u początków Kościoła, dzisiaj nie możemy już tak myśleć. Znaleźliśmy się w czasach bliższych czasom apostolskim niż minione wieki. Oni musieli głosić Ewangelię światu przedchrześcijańskiemu, a my, przynajmniej na Zachodzie, musimy ją głosić światu postchrześcijańskiemu. Jesteśmy w tej samej sytuacji. Być może w Polsce jest to mniej widoczne niż w innych krajach zachodnich, ale trend jest ten sam i na pewno dobrze o tym wiecie.
Aby odpowiedzieć na to wyzwanie, nie wystarczy, aby pasterze Kościoła, biskupi i księża aprobowali i wspierali ruch charyzmatyczny, a sami pozostawali poza nim. Niezbędne jest przyjęcie we własnym życiu tego strumienia łaski. Do tego skłania ich osobisty przykład pasterza Kościoła Powszechnego, który nieustannie wzywa odnowę, żeby duchowo dzieliła się darem chrztu w Duchu Świętym z całym Kościołem. Kończąc, pragnę dodać refleksję praktyczną na temat realizowania charyzmatów. Innymi słowy, wskażę na niektóre postawy, cnoty potrzebne bezpośrednio do posługiwania się charyzmatami, tak aby charyzmaty służyły dobru wspólnemu. Pierwszą cnotą jest posłuszeństwo. W tym przypadku mówimy o posłuszeństwie przede wszystkim wobec instytucji, wobec tych, którzy pełnią służbę związaną z autorytetem, biskup, papież i tak dalej. Prawdziwymi charyzmatycznymi prorokami w historii Kościoła katolickiego, także ostatnio, byli ci, którzy zgodzili się na obumieranie własnych pewności w posłuszeństwie i milczeniu, zanim zobaczyli ich krytyczne propozycje przyjęte przez instytucje. Charyzmaty bez instytucji są skazane na chaos. Ale instytucja bez charyzmatów jest skazana na bezruch, więc potrzebujemy siebie nawzajem. Kolejna żywotna cnota, która służy konstruktywnemu wykorzystaniu charyzmatów, to pokora. Charyzmaty są działaniem Ducha Świętego. Są niczym iskry ognia, i to ognia samego Boga, powierzone ludziom. Jak to zrobić, żeby nie sparzyć sobie rąk tym ogniem? Właśnie tu pokora spełnia swe zadanie. Pokora pozwala łasce Bożej przechodzić i krążyć w Kościele bez rozpraszania się i uleganiu zatruciu. Znamy obraz strumienia łaski, który wyszedł ze świata elektryczności. Rozumiemy przez to, że tak jak wyładowanie elektryczne rozprzestrzenia się w tak zwanej masie, porażając wszystko, tak też odnowa charyzmatyczna powinna być przekazywana całemu Kościołowi, a następnie zniknąć jako ruch czy też odrębna rzeczywistość. Stanie się tak, kiedy cały Kościół zostałby reaktywowany. Z analogii do świata elektryczności możemy wyciągnąć jeszcze jedną lekcję. Wiemy, że wraz z postępem techniki elektrycznej musi rozwijać się technika materiałów izolacyjnych. Im wyższe napięcie, z jakim prąd elektryczny przepływa przez przewód, tym bardziej odporna musi być izolacja, która zapobiega zwarciom. Otóż pokora w odnowie charyzmatycznej i w życiu Kościoła w ogóle jest wielkim izolatorem, który pozwala, by boski strumień łaski przechodził przez człowieka, nie prowokując rozbłysku pychy i rywalizacji. Jezus wprowadził Ducha Świętego w świat, uniżając się i stając się posłusznym aż do śmierci. Uniżając samego siebie i stając się posłusznym aż do śmierci. Tylko w ten sposób możemy pomóc szerzyć Ducha Świętego w Kościele, pozostając pokornymi i posłusznymi aż do śmierci. Do śmierci naszego ja i starego człowieka, który jest w nas. To właśnie jest realizacja rewolucji kopernikańskiej, o której mówię. Moi drodzy przyjaciele, kończę osobistym wspomnieniem, którym dzieliłem się także podczas mojego poprzedniego pobytu w Łodzi.
W dniu, w którym przełożony generalny mojego zakonu kapucynów udzielił mi pozwolenia na opuszczenie uniwersytetu i rezygnację z nauczania, aby poświęcić cały mój czas posłudze słowa, w liturgii godzin cytowany był fragment z proroka Aggeusza. Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu, wyrocznia Pana. Nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka. Nabierz też ducha cały ludu ziemi, wyrocznia Pana. Do pracy, bo ja jestem z wami. Po przeczytaniu tych słów w liturgii godzin w brewiarzu poszedłem na plac świętego Piotra z echem tych słów w sercu. Chciałem modlić się przy grobie świętego Piotra o dar wiary w mojej nowej posłudze głoszenia słowa. W pewnym momencie poczułem przynaglenie, aby spojrzeć w okno papieża i głośno zawołałem: nabierz ducha, Janie Pawle II, nabierzcie ducha, kardynałowie, biskupi i kapłani Kościoła katolickiego, do pracy, bo jestem z wami, mówi Pan. Było łatwo, bo był październik, padało, a plac świętego Piotra był niemal pusty. Wkrótce okazało się, że jako nowy kaznodzieja domu papieskiego musiałem głosić w obecności papieża. Gdy po raz pierwszy byłem w jego obecności, opowiedziałem to, co mi się przydarzyło pod jego oknem na placu świętego Piotra. A więc zwracając się do papieża, który był obok mnie, i do członków kurii rzymskiej, których miałem przed sobą, ponownie wygłosiłem to samo słowo z proroka Aggeusza. Nawet jeśli Jan Paweł II, jak wszyscy wiedzą, był ostatnią osobą na świecie, której trzeba by było przypominać o odwadze, on sam był przecież wspaniałym obrazem odwagi. Mimo to zwróciłem się w jego stronę i powtórzyłem to Janowi Pawłowi II, kardynałom i biskupom. Odwagi i do pracy, bo ja jestem z wami, mówi Pan. Teraz, kiedy Pan posyła mnie gdzieś, abym głosił, czuję przynaglenie, aby na nowo wypowiadać te prorocze słowa. Ale nie jako zwykłe powtórzenie lub zacytowanie czegoś, co było głoszone w innym czasie. Robię to od nowa, jako słowo na teraz, dla was, na tę chwilę. I nawet przy tej okazji, będąc na ziemi Jana Pawła II, dodam, że wciąż mam trudność, by dodawać świętego Jana Pawła II, bo przez tyle lat byliśmy tacy bliscy, zwyczajnie ściskał mnie i dziękował po kazaniach. Ale teraz musimy powiedzieć świętego Jana Pawła II. Będąc na ziemi świętego Jana Pawła II, to samo słowo chciałbym skierować również do was. Nabierz ducha, biskupie, i nabierzcie ducha, mieszkańcy miasta Łódź. Nabierzcie ducha, bracia i siostry z katolickiej odnowy charyzmatycznej w Polsce. Do pracy, bo ja jestem z wami, mówi Pan. Dziękuję i do widzenia, choćby w przyszłym życiu.